czy nie chciałbyś poprowadzić wykładu na konferencji, tak? Chociaż spoko. I ktoś mi dawał temat, ja w tym nie byłem jakby super biegu. Ja po prostu stwierdzałem najpierw założenia, dobra, mamy 3 miesiące, stary, nauczysz się tego i jeszcze ktoś ci za to zapłaci, tak? I to takie były początki. Ja mam takie podejście, że wierzę w kooperację pomiędzy konkurencjami. Tak na dobrą sprawę ja się bardzo mocno zżyłem z CSS-em, dietetyka nie na żarty. Konkurencja, tak? Bo zwłaszcza, że oni na początku startowali ostro z kursami. Powiedzmy, że w pewnych kwestiach, żeby za mocno sobie w drogę nie wchodzić, dogadywaliśmy się. Ja często mówię swoim pacjentom, żeby pamiętali o tym, że im bardziej idealnie się odżywiają, tym jest mniejsza szansa, że im pomogę. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest Tadeusz Sowiński. Witamy. Dzień dobry wszystkim uczestnikom podcastu. Myślę, że każdy wie, kim jest Tadeusz Sowiński, kto kliknie w nasz podcast, więc powiedzmy, że ominiemy temat, czym się zajmujesz. Ale ostatnio rozmawiałem z Michałem Wrzoskiem na moim podcaście i on mówił, że jak zaczynał z dietetyką, to siedział na forach internetowych typu SFD, KFD i tak dalej. I wspomniał, że na początku swojej kariery napisał między innymi do ciebie, bo chciał się dostać na jakiś staż czy cokolwiek, więc zaryzykuję stwierdzenie, że ty w tej branży jesteś bardzo długo, skoro on już powiedzmy 8-9 lat temu widział w tobie autorytet. Więc moje pytanie brzmi, od kiedy jesteś tak naprawdę w branży i jak te początki wyglądały? Trudno powiedzieć, w którym momencie zaczyna się to, wiesz, wchodzisz do tej branży, tak na dobrą sprawę, już w niej jesteś. Takie pytanie trochę, ile drzew to las, to znaczy ja zinteresowałem się kwestiami związanymi z biologią, nazwijmy to, od wczesnego dzieciństwa, ale to oczywiście w branży wówczas jeszcze nie byłem. Dietetyką zacząłem się tak naprawdę interesować, jak sam zacząłem być aktywny fizycznie, zacząłem trenować gdzieś między 14 a 15 rokiem życia, no bo to trening siłowy i zapasy. No i wtedy też zacząłem udzielać się na forach internetowych i w pewnym momencie wpadłem na pomysł, że muszą istnieć jakieś rzetelne źródła wiedzy, o których wówczas, no to wiesz, to były takie trochę początki internetu jeszcze, to fora internetowe były odpowiednikiem aktualnie serwisów społecznościowych w tym dzisiejszym wydaniu, no ale stwierdziłem, że musi być coś jeszcze oprócz książek, których było jak na lekarstwo na temat dietetyki i trafiłem na publikacje, zacząłem trafiać na publikacje naukowe, czyli słynny PubMed. I zacząłem się nim posługiwać w tym internecie. Był jeszcze Łukasz Kowalski, który też cały czas działa w branży, doktor Łukasz Kowalski, należało podkreślić. I posługiwaliśmy się badaniami naukowymi i to też pozwoliło nam trochę pootwierać sobie furtkę do takiego przekonania na nasz temat, że my jesteśmy z trochę innej gliny ulepieni, bo nie mówimy, nam nie działa, tylko tutaj są jakieś bardziej obiektywne dane i warto byłoby im do pewnego stopnia przynajmniej zaufać. I już wtedy można powiedzieć, że działałem w branży, ale to było takie działanie trochę, nie chcę powiedzieć, że zupełnie anonimowe, tak? Ale funkcjonowało się pod nickiem w internecie, udzielało się porad dla własnej satysfakcji, rzeczywiście SFD, możliwe, że kiedyś z jakiejś perspektywy czasu, jak ktoś będzie chciał zrobić taki rys polskiej dietetyki, to SFD na pewno będzie się przewijać jako pewnego rodzaju kolebka, której tam wiele nazwisk się wykluło, a oficjalnie zacząłem zajmować się dietetyką, jak zacząłem ją studiować, bo na pod koniec drugiego roku dietetyki byłem dietetykiem kadry olimpijskiej wioślarek i wioślarzy, co rzeczywiście mi się wtedy udało i to był trochę uśmiech od losu, no trochę trzeba było sobie na to zapracować w trakcie samego konkursu w tej materii. No i można powiedzieć, że wtedy na dobre wszedłem do branży, tak? To jeszcze przed otrzymaniem dyplomu już działałem zawodowo w tej materii, będąc studentem dietetyki. No było to kilkanaście lat temu. Ale będąc studentem, ty już miałeś jakąś formę swojego gabinetu, czy to nastąpiło jakby później? Gdzie pracowałeś, o tak, bo powiedziałeś o tej kadrze, ale czy gdzieś stacjonowałeś i można było do ciebie napisać czy przyjść? W początkowej fazie nie miałem gabinetu stacjonarnego, pracowałem online. Nomen omen, coś co teraz od kilku lat rzeczywiście stało się już niezwykle powszechne. Przez jakiś czas można było podzielić dietetyków na tych bardziej stacjonarnych, tych bardziej online. To online było taką, można powiedzieć, gorszą alternatywą w takim wizerunkowym trochę ujęciu, ale na początku pracowałem online, pod koniec trzeciego roku zacząłem przyjmować stacjonarnie w Poznaniu, później po zakończeniu sezonu olimpijskiego jak podjąłem się trochę nowych wyzwań, też dziś z firmą dzisiaj funkcjonującą jako SFD SA. Tam powstawały nowe serwisy, ja po części uczestniczyłem w tworzeniu tych serwisów, takich jak po treningu.pl, w tej warstwie merytorycznej, ale też takiej systemowej trochę też, bo tam powstał taki ciekawy pomysł na zagospodarowanie dużej grupy odbiorców usług dietetycznych i treningowych, tuż z bardzo prężnym działem IT i z Danielem Walędziakiem, który był inwestorem, stworzyliśmy, i z Wojtkiem Brębowskim, który rzeczywiście to wszystko spinał, stworzyliśmy taki projekt, w którym ja jako dietetyk mogłem mieć pod sobą na przykład 1000-1500 osób. I to dawało się ogarnąć. W jaki sposób? No był w taki sposób, że był specjalny algorytm, specjalny, można powiedzieć, program, który jak wpisałeś swoje dane i swoje cele i swoje preferencje żywieniowe, to on obliczał ci zapotrzebowanie energetyczne, korygował odpowiedni deficyt albo nadwyżkę energetyczną i z bazy posiłków, którą cały czas tworzyliśmy, losował dla ciebie posiłki. Te posiłki były wpisane w wielkości jakiejś konkretnej porcji, natomiast on korygował przez to odpowiedni współczynnik 0,7, 0,6, 0,5, tak żeby się zmieścić w te założenia dotyczące bilansu. To był w ogóle taki proces, dlatego że wychodziły cały czas problemy z tego typu systemem, że na przykład podzielił ci, nie wiem, jajecznicę, żebyś zrobił, wychodziło z 2,5 jajka, tak? No to było nieżyciowe, więc trzeba było też cały czas to aktualizować, ale to był ten obszar zawodowy, ale taki bardzo poboczny, można powiedzieć, a cały czas przyjmowałem podopiecznych, pacjentów, wtedy się nie używałem określenia pacjentów w zasadzie, bo nie zajmowałem się specjalnie problematyką zdrowotną, tylko raczej sportową. No właśnie, bo ty chyba, wydaje mi się, pochodzisz troszkę właśnie z tego świata takiego ala kulturystycznego i tam stacjonuje słowo podopieczny, a nie pacjent, prawda? Zgadza się. Żadne słowo nie jest moim zdaniem idealne, jeżeli chodzi o odbiorcę usług dietetyka, bo podopieczny jest takie protekcjonalne trochę. Pacjent, no nie kojarzy się za dobrze, biorąc pod uwagę systemowe podejście na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Klient, no to też jest ktoś, z którym no, wiąże nas taka relacja, tylko można było powiedzieć sprzedaż, usługi, czy jakiegoś produktu, odbiorca, więc można powiedzieć, że nie ma idealnego określenia. Są pewne definicje, no dla podopiecznego nie wiem, czy aż tak super pasuje. Faktycznie wywodzę się po części z tego świata fitnessowego, ale to nie jest tak, że byłem tam od samego początku. Tam trzeba było się dostać, a w tych czasach ja najpierw pracowałem, tak jak wcześniej wspomniałem, z wioślarkami i wioślarzami. Natomiast ten świat fitnessowy, bo to całe forum sportowe SFD gdzieś tam oscylowało wokół tej na orbicie świata fitnessowego i tak siłą rzeczy ten świat mnie no, wciągał jakoś, no, ale żeby prowadzić zawodników, to tak się wtedy przyjęło, samemu trzeba było być zawodnikiem i nie było innej możliwości. Prowadzili trenerzy, którzy mieli doświadczenie jeszcze w startach, więc w związku z tym fortka dla mnie teoretycznie była zamknięta. Ale z racji tego, że gdzieś tam zaistniałem na tych forach sportowych, to zaczęli do mnie trafiać zawodnicy z problemami zdrowotnymi. A Tadeusz, co myślisz na ten temat? Nie wiem, bo mam problemy żołądkowo-jelitowe. No bo opisywane jakby bardziej bezpośredni sposób, no ale ja tutaj mówię, o co dokładnie chodziło. Albo innego rodzaju problemy, czy masz na to jakiś patent. No i się okazywało, że miałem na to patent i przy okazji poprawiała się forma sportowa. No i wiesz, to zaczęło otwierać te furtki, no że jak, nie trzeba jeść kurczak, ryż, brokuły w kółko, tylko i wyłącznie tam najpierw węglowodanowe śniadania, białkowe kolacje, później to się zmieniło tam w dietetyce dokładnie w drugą stronę, białkowo-tłuszczowe śniadania, węglowodanowe kolacje. I się okazywało, że można w sposób taki bardziej życiowy i elastyczny poprawiać formę sportową, niekoniecznie ściągając sobie na głowę tak duże restrykcje. No i tak gdzieś wkradłem się do tego świata fitnessowego, ale później, nie chcę powiedzieć, że rakiem, ale też się z niego tak wycofywałem w inne obszary dietetyki sportowej, pozasportowej też dietetyki klinicznej. Czyli jakbym zadał ci pytanie, w czym się specjalizujesz, to jest to taka typowa dietetyka sportowa czy kliniczna, ale czy to oznacza, że nie przyjmujesz powiedzmy normalnych Kowalskich bez problemów? Wiesz co, przyjmuję, znaczy ludzie bez problemów się do mnie nie zgłaszają. Zawsze dietetyka jest jakby elementem, jest jakby sposobem na rozwiązywanie pewnych problemów dietozależnych, więc jakby ktoś do mnie przyszedł tak zupełnie bez problemu, to nie wiem, czy miałbym mu dokładnie pomóc. Najczęściej jest to problem chociażby nawet z redukcją tkanki tłuszczowej, nawet to jest trudne, czy z rozbudową tkanki mięśniowej, ale przyjmuję osoby, które nie są sportowcami jak najbardziej. To mniej więcej około 20-30% osób, z którymi współpracuję, to są sportowcy, którzy startują w zawodach. Okej, a na jakim systemie działasz? W sensie Wiesz, na internecie można powiedzieć, że są pewne systemy takie CRM-owe do przyjmowania klientów. Gdzieś tam ci, którzy są na początku swojej drogi, działają na mailach, na WhatsAppie, inni mają jakieś aplikacje, teraz znowu wchodzą nowe aplikacje na bazie sztucznej inteligencji. Na jakim systemie działa jakby Tadeusz Sowiński? Co, to jest dosyć oldschoolowy, można powiedzieć, system, bo ja w dużej mierze funkcjonuję na poziomie konsultacji. Te konsultacje odbywają się, jeżeli chodzi o stacjonarne, no to odbywają się stacjonarnie i to trudno mówić o jakimś szczególnym systemie. Natomiast jeżeli chodzi o konsultacje online, to odbywają się na takich komunikatorach, które są wygodne dla osób, z którymi współpracuję, więc można ze mną, ja wybieram jedną z tych aplikacji jako tę, którą najbardziej preferuję, ale ze względów bardzo pragmatycznych, ma najmniejsze wymagania, można powiedzieć w ten sposób. Natomiast jeżeli ktoś chciałby się ze mną skonsultować, nawet telefonicznie, to jest taka możliwość, chociaż wolę spotkanie, gdzie jest i dźwięk, i wizja, bo są też pewne komunikaty niewerbalne, które przekazuje się i które się też odbiera i to jest dla mnie jakby pełne spektrum, pełniejsze, no, mniej więcej tak osiągające, powiedzmy, prawie ten status konsultacji stacjonarnej. Pracuję też na dosyć archaicznym programie, który bardziej służył do badań naukowych niż do sprawnego i szybkiego przygotowywania planów żywieniowych, więc można powiedzieć, czasami część osób, która pyta się mnie, na jakim programie ja pracuję podczas na przykład szkoleń czy po szkoleniach, to mówię, jaki to jest program, ale uprzedzam, że nie spotkałem kogoś i to jest fakt, kto by mi później podziękował i powiedział, tak, to jest fajny program. Większość maili, jakie otrzymywałem zwrotnych, to były raczej maile z pogróżkami niż informacje, że to jest fajny program. Natomiast ja mam pewien wzorzec pracy, który może nie jest ekstremalnie wydajny, bo dla mnie najważniejszą rzeczą nie jest automatyzacja. Ja funkcjonuję, mi bardzo dużą frajdę sprawia to, co ja robię i w jaki sposób ja robię. Jeżeli skończy się zapotrzebowanie na akurat moją formę, moje wyobrażenie na temat pracy dietetyka, to ja mam co robić w ogóle w życiu jeszcze poza dietetyką, więc nie wiem, będę czytał książki na ten temat albo pisał książki na ten temat, może wymyślę sobie coś jeszcze innego, ale generalnie sytuacja wygląda tak, że ja pracuję tak, że proszę o relacjonowanie twojej codziennej rutyny żywieniowej. Mam też pewne sposoby na to, żeby uwiarygodnić ten przekaz, bo ludzie nie zawsze chcą się w sposób taki do końca odzwierciedlający codzienną rutynę żywieniową, tak bym to nazwał, chcą się dzielić w tym, w jaki sposób się odżywiają. I następnie umieszczając ten wzorzec w tym programie, który bardzo skrupulatnie analizuje kwestie spożycia poszczególnych makro i mikroskładników, ja zastanawiam się, jakie jest najsłabsze ogniwo, ja po prostu tę dietę modyfikuję. Czyli współpracując ze mną, dostajesz modyfikację swojej własnej diety. I współczesne programy, aplikacje, które wykorzystywane są dla dietetyków, one często mają tego typu udogodnienia, że możesz sobie pracować pewnym systemem. Czyli jak najczęściej na śniadania dajesz jajecznicę, omlet albo płatki owsiane, to masz taką bazę i możesz to skorygować sobie pod kogoś i pracujesz bardzo szybko, możesz bardzo szybko przygotować plan żywieniowy. Natomiast ja tak nie pracuję. Bo jakby upodobałem sobie, próbowałem pracować na tego typu programach, ale one nie dawały tej przewagi w tym systemie, jak ja sobie to wyobrażam. Ja uważam, że pracuje się zawsze na najsłabszych ogniwach. Może dlatego, że wywodzę się z dietetyki sportowej, a w sporcie też pracuje się na najsłabszych ogniwach, analizuje się, które są ogniwo najsłabsze, patrzy się na cel, jakie jest do osiągnięcia, no i wzmacnia się to najsłabsze ogniwa. Nie chcę takimi frazesami o łańcuchach i ogniwach rzucać, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Czyli można powiedzieć, że do ciebie nie trafia taka presja, powiedzmy, z internetu, że trzeba być na bieżąco, najnowsze programy, algorytmy, AI i tak dalej, bo ty jakby jesteś świadomy tego procesu i wiesz dokładnie, co chcesz uzyskać, więc jakby nie ma od ciebie takich emocji skrajnych, że za chwilę będziesz próbował 5 programów i finalnie nie będziesz na żadnym. Nie, bo uważam, że ja jako dietetyk, czy jako specjalista, ja też nie pracuję sam, ale jako dietetyk, ja chcę być na bieżąco z wiedzą, która jest mi potrzebna i z umiejętnościami do wykonywania mojej profesji zawodowej na tym takim klasycznym jej ujęciu, co nie znaczy, że to jestem jakimś konserwatystą w tej kwestii, tylko ja mam dietetyka, oczywiście sprawna komunikacja niekiedy wymaga programów, które w tej komunikacji pomagają, ale najważniejsze dla mnie jest to, żeby być na bieżąco z wiedzą opartą na dowodach naukowych, żeby cały czas kształtować swój warsztat. I szkoda mi trochę czasu, jeżeli to, co robię, sprawdza się w moim przekonaniu dosyć dobrze, ja jestem z tego zadowolony i otrzymuję pozytywny feedback, nie zawsze, ale pracuję nad tymi słabymi ogniwami również u siebie i raczej to nie jest, nie uważam, żeby słabe ogniwo było kwestią programu, którego używam, czy tego, jak się łączę z klientami, czy w jaki sposób omawiam wizyty. Chciałem jeszcze wrócić na chwilę do tego, co powiedziałeś odnośnie tego, że zdarzają się klienci, którzy nie do końca dobrze przedstawiają to, w jaki sposób i wygląda ich żywienie i masz swoje sposoby, żeby to jakoś z nich wyciągnąć. Czy jesteś w stanie jakiś case study teraz powiedzieć, jakiś przykład, żeby to zobrazować, jak to wygląda? Wiesz co, nawet nie jest potrzebny jakiś case, żebym tutaj szukał w pamięci, czego wymyślał. Powiem Ci, jaka jest to formuła, jaki komunikat najpierw przedstawia. Ja często mówię swoim pacjentom, żeby pamiętali o tym, że im bardziej idealnie się odżywiają, tym jest mniejsza szansa, że im pomogę. Bo jeżeli by się okazywało, że dana osoba odżywia się po prostu wzorcowo i ma jakieś problemy, które wydają się być dietozależne, to trzeba poszukać z udziałem innego specjalisty przyczyn tych problemów, bo skoro dieta jest idealna, to prawdopodobnie tego problemu, ona już bardziej idealna nie będzie, tak? Ja nie będę tutaj wymyślał wtedy koła na nowo. Więc paradoksalnie, im gorzej się odżywiasz, tym jest większa szansa, że Ci pomogę. Jedyne, co potrzebuję, to mieć wiedzę na ten temat. Zresztą to na początku po prostu część osób mnie nie zna na tyle, żeby wiedzieć, że ja nikogo nie oceniam, nie używam określeń oceniających, zwłaszcza wartościujących w tej materii. Jeżeli oczywiście mamy jakieś podejrzenia, że coś się nie zgadza, no też mam podobne, można powiedzieć, techniki wyciągania tych informacji na wierzch, bez presji. To też ważne jest moim zdaniem, żeby przy takiej profesji, jak reprezentuję, przekazać pewien komunikat i wykazać się pewną cierpliwością, czyli nie czekać na odpowiedź tu i teraz, bo jeżeli się go już lekko dociśnie, to on automatycznie uruchomi pewne mechanizmy obronne, które są po prostu spontaniczne, domyślne. To jest tryb, w który się wchodzi nie ze względu na intencjonalne pobudki, tylko generalnie jest to tryb, który się wchodzi ze względu na pewne uwarunkowania biologiczne i trzeba o tym pamiętać. Więc się pewną prośbę formułuje, przedstawia się kontekst i daje się czas i zazwyczaj to się znakomicie sprawdza. Ten czas robi robotę. Część osób musi sobie pewne rzeczy przemyśleć. Czyli stawiasz na taką mocną edukację tego swojego klienta, żeby on rzeczywiście wiedział, jakie są plusy i minusy tego, jak się zachowa w różnych wariantach. W dalszej perspektywie tak, ale to, o czym teraz wspomniałem, to jest jakby wstęp, można powiedzieć, do współpracy, więc tu trudno mówić o jakimś elemencie edukacyjnym. Ja jestem po prostu pragmatykiem. Ja wiem, czego mi potrzeba i próbuję to wydobyć w taki sposób, żeby nie naruszać etyki zawodowej, tak? I żeby to, żeby nie wpływać też na inne osoby tylko i wyłącznie dla swoich partykularnych interesów, no bo zauważ, no bo jeżeli, bo ja mówię tutaj o kwestii wydobycia pewnych informacji i żebym ja pewne dane, którym dysponuję, żeby one odzwierciedlały rzeczywistość, bo to bardzo ważne, żeby pracować na realnym obrazie sytuacji, a nie w jakiś sposób nieintencjonalnie nawet zupełnie zafałszowanym przez chociażby obawę przed oceną. To jest strategicznie istotne, tak? Bo inaczej mógłbym wykonać całą pracę i naprawiać, można powiedzieć, problem w oparciu o środowisko, które tak w rzeczywistości wygląda inaczej. I ta praca to jest Don Kiszoteria tak de facto. Można być super jakby wykształconym, mieć habilitację z dietetyki i wieloletnie doświadczenie w materii jakby samej tej profesji na poziomie takim merytorycznym, fizjologii żywienia, ale jak te kwestie z tych umiejętności miękkich nie mamy odpowiednio przysposobionych, no to praca będzie jałowa. I frustrujące. Do Ciebie nowi klienci przychodzą bardziej z polecenia, czy bardziej z tego, że Ty już jesteś taką znaną postacią u nas w branży? Piję do tego, ponieważ ja w swojej pracy mam często tak, że jeżeli ktoś do mnie przyjdzie obserwując mój system działania w social mediach, to mam z takim klientem jakby mniej problemów na poziomie komunikacji, a jeżeli ktoś przyjdzie z polecenia i mnie jeszcze nie obserwował, czyli zderza się jakby z moim systemem po raz pierwszy, to z tym klientem mam w cudzysłowie troszkę więcej roboty, bo muszę go z tym wszystkim zapoznać. Jak u Ciebie to wygląda? Wiesz co, ja przez jakiś czas to analizowałem, a od pewnego czasu przestałem i mnie to niewielkim stopniu jakby zajmuje. Natomiast nie umiem powiedzieć na poziomie statystycznym, nawet orientacyjnie, jak to wygląda, ale trafiają do mnie osoby z polecenia na 100% z tego powodu, że one często powołują się na osobę, która mnie poleciła i jest to na pewno duży udział, ale nie sądzę, żeby to była połowa, chociaż tego tak do końca wiedzieć nie mogę, ale jest to jednak duży procent osób, które do mnie trafiają, a część osób tak śledzi mnie między innymi social mediów, czy jest uczestnikami szkoleń, kursów, które prowadzę, bo tak też się często zdarza. A czy ty w takim razie na jakimś poziomie swojej kariery zastanawiałeś się, jak w ogóle klientów zdobyć i rozważałeś jakokolwiek swój marketing, czy bardziej uważasz, że jakby poziom klientów i ich ilość, czy liczba zapytań, którą posiadasz, jest kwestią tego, że ty robisz taką ekspozycję na rynku właściwie od lat i to się trochę samo dzieje? Jak to z twojej perspektywy wygląda? Może to zabrzmi trochę infantylnie, ale ja to traktuję jako dosyć dobrą zabawę. Oczywiście, że mam pewne przemyślenia na temat marketingu, próbuję sobie różnych rzeczy, ale niekoniecznie opieram się na jakimś konkretnym warsztacie, nie zawsze inspiruję się. Kilka konsultacji miałem z osobami, które się tym zajmują, ale można powiedzieć, że zostawialiśmy przy swoim zdaniu, nie dlatego, że ja uważam, że wszystko wiem lepiej, tylko uważałem, że szkoda mi zachodu na podejmowanie pewnych działań. Mam osobę, która częściowo odpowiada u mnie za social media, więc współpracuję z Kamilem Kułagowskim, którego nomen omen polecam, ale memy robię ja. Chociaż on zrobił jedną fajną rolkę. Naprawdę, chyba najlepszą, jaka kiedykolwiek się u mnie pojawiła, jeżeli chodzi o jej memiczność. I jeżeli chodzi o kwestie marketingowe, ja przekazuję pewne treści, bo wychodzę z takiego założenia, że jeżeli będę się dzielił naprawdę szczerze swoim doświadczeniem, czyli tym co wiem, nie na takiej... to taki problem, może zrobić to i to, jak chcesz wiedzieć więcej, umów się na konsultację. Tylko rzeczywiście przedstawiam to, co wiem. Jak ktoś mi zada pytanie, tak samo było na webinarach i szkoleniach, to ja po prostu mówię to, co wiem, to, czego się nauczyłem i nie robię z tego wielkiej tajemnicy. I wydaje mi się, że jest to jeden z takich ważnych komponentów marketingu, żeby dawać wartość. I uważam, że nie trzeba mieć nawet ponad przeciętnych zdolności, ani nie wiadomo jak ekstremalnie dużego zapału do tego, żeby się rozwijać. No, jestem na rynku dosyć długo, więc musiałem zebrać jakieś doświadczenie i już przez ten sam fakt prawdopodobnie mam do zaoferowania więcej niż osoby, które są na początku gdzieś tej drogi, więc to mogą być odbiorcy moich kursów i szkoleń. Natomiast przedstawiam też pewne zajawki dotyczące problemów dietozależnych, no i tak trafiają do mnie pacjenci, ktoś natknie się na jakąś informację. Ja przyznam się, że jestem pod też pewnym wrażeniem, bo jeżeli chodzi o to działania marketingowe, tak raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie, najdalej raz na 3 tygodnie zgłaszają się do mnie osoby, które taką najczęściej powtarzalną formułką, są w zasadzie różne emanacje dokładnie tej samej treści, czyli to wygląda też jak z jakiegoś podręcznika czy kursu, co już jest, moim zdaniem, może być średnio rokujące. Deklarują, że moje treści, taka klamra, wiesz, moje treści są bardzo wartościowe, ale są pewne braki, ja ci tu pomogę rozwiązać swoje problemy, albo pomogę ci zarobić w internecie. To jest w ogóle faux pas, tak, moim zdaniem, przekazywanie. To jest tak, jakbym ja był nieporadny, tak, ja to biorę do siebie, tylko tak patrzę sobie, jak to mniej więcej wygląda i tak się, moim zdaniem, nie zdobywa klientów. Zresztą zależność jest taka, że jak ktoś do ciebie pisze i mówi, że chętnie ci pomoże, a ty się do niego nie zwróciłeś, to znaczy, że on potrzebuje pomocy, a nie ty, bo tak to byś się zwrócił. No ale generalnie, już nie robiąc takich wątków pobocznych, uważam, że marketing, jak się sprawdza, to znaczy, że jest to dobry marketing. A jakby ja specjalnie więcej nie potrzebuję pacjentów w przeliczeniu na jakąś jednostkę, na jednostkę czasu. No w szkoleniach zawsze jest jakiś bufor, jak są to szkolenia internetowe, chociaż jak prowadziłem kursy stacjonarne, to był limit ilościowy. Kiedyś jedna z firm, z którym współpracowałem z wieloma, zrobiła mi niespodziankę i jakby na sali było 2 razy więcej osób niż chciałem, a my się dzieliliśmy 50-50, tak, można powiedzieć. I ja byłem zbulwersowany i zadeklarowałem, że jeszcze raz taka sytuacja, że u mnie jest maksymalny limit 50 osób, było tam około 100. Jest 50 osób i umawialiśmy się, że nie ma być więcej. No, i nie interesuje mnie bezpośrednio przelicznik, tylko ja chcę do każdego coś powiedzieć, każdego zobaczyć, z każdym nawiązać jakiś kontakt, jakiś sposób. Ja nie jestem w stanie, nie mam jeszcze takich umiejętności. I powiedziałem, że do organizatora, że zobaczysz, że tak jak masz zawsze ankiety ewaluacyjne, to nie jest mojej złośliwości, tylko prawdopodobnie oceny średnia będą gorsze niż zazwyczaj i były gorsze, były istotnie gorsze. Tam później porozmawialiśmy i że to podejście jest spoko i że nie powinniśmy się koncentrować rzeczywiście na doraźnym tylko i wyłącznie biznesie, no wiesz, też inaczej trochę wygląda kwestia produktu, możesz mu nadać pewną dodatkową wartość. Jak chcesz, patrzysz, oglądasz jakiś produkt, nie wiem, tam patrzysz, wrzucasz do koszyka, no, nie dokonujesz płatności, w pewnym momencie mówisz, no dobra, tam Tyle słyszałem o tym szkoleniu, że się zapisuje, brak wolnych miejsc. Króciutka przerwa w podcaście, bo mam do Ciebie prośbę. Jeżeli słuchasz na Spotify lub oglądasz na YouTubie, daj 5 gwiazdek, daj suba i daj łapkę w górę, bo najzwyczajniej w świecie pomagasz mi, żeby ten podcast szedł bardziej do góry. Oprócz tego zapraszam Cię na mój Instagram i TikToka, gdzie wrzucam najlepsze urywki z każdego odcinka. Możesz szybciej wyśledzić, czy warto obejrzeć dłuższy odcinek, czy nie. Wracamy do odcinka. No dobrze, to zostańmy sobie chwilę przy tych szkoleniach i webinarach, ponieważ tak z mojej perspektywy, analizując Twoją działalność, powiedzmy, że jeżeli chodzi o ten nasz rynek fitness, to zarabiasz zarówno z konsultacji takich dietetycznych, z webinarów i ze szkoleń jakichś stacjonarnych, czy tam jeszcze online, współpracując jakby z różnymi twórcami lub robiąc je samodzielnie. I moje pytanie brzmi, czy na drodze Twojej kariery jakby zwiększenie źródeł, z których pozyskujesz pieniądze, był jakąś taką chęcią dywersyfikacji zagrożenia, czy może to była jakaś, nie wiem, naturalna potrzeba dzielenia się właśnie wiedzą w trochę inny sposób? W jaki sposób ty myślałeś właśnie, jakby działając w ten sposób? Wiesz co, ja teraz powiem, nie wiem, na ile to będzie popularne czy nie, ale wszyscy dietetycy prowadzący kursy i szkolenia w Polsce powinni podziękować Kubie Mauriczowi, że on przetarł w zasadzie te szlaki, część osób z branży go lubi, część go nie lubi, ale rzeczywiście on jako pierwszy według mojej wiedzy zaczął prowadzić te szkolenia. Ja w sumie niedługo po nim mi to zaproponowano, żebym też poprowadził szkolenie dla Warszawskiej Akademii Sportu, to już nie wiem, czy to jeszcze istnieje. Miałem poprowadzić kurs trenera personalnego na tym poziomie żywieniowym. Ja miałem takie podejście, jak skończyłem studia, a studiowałem prywatnie dietetykę, więc płaciłem za studia, że jak ktoś mi coś zaproponuje, dzięki czemu ja będę mógł się rozwinąć, i jeszcze mi za to zapłaci, to ja to biorę. I ja się zgadzałem na różne rzeczy, których ja tej afirmacji zgodzenia się na coś później żałowałem, jak się zbliżał ten termin. Tak? Poprowadzisz, czy nie chciałbyś poprowadzić wykładu na konferencji, tak? Chociaż spoko. I ktoś mi dawał temat, ja w tym nie byłem jakby super biegły. Ja po prostu stwierdzałem najpierw założenia, dobra, mamy 3 miesiące, stary, nauczysz się tego i jeszcze ktoś ci za to zapłaci, tak? I to takie były początki moje, rzeczywiście. No teraz sytuacja wygląda trochę inaczej, ale jeśli chodzi o moje podejście. Ale dużo rzeczy zrobiłem na takiej zasadzie, że ktoś mi coś zaproponował i dawał mi wyzwanie. Ja to traktowałem jako wyzwanie i jeszcze na tym, wiesz, ja podejścia do hajsu tutaj nie miałem dobrego. Był czas, że nie wiem, mojej partnerce podobał się jakiś fotel, mnie podobał się jakiś dywan, sobie kupiliśmy. Ja w ogóle nie wiedziałem, że później musiałem się uczyć diety ekonomicznej, tak, i gotowałem jakieś serca drobiowe, dzwoniłem do mojego kumpla, który miał hotel i restaurację, mówię, jak to przyrządzić, żeby to smakowało, bo rzeczywiście, no nie chcę powiedzieć, że nie miałem co jeść. Ja to traktowałem też jako ciekawą przygodę, znaczy nie przerażało mnie to nigdy, możliwe, że jest w tym jakiś element beztroski, zresztą to ma jakąś tam nazwę, kiedyś wypunktowano mi w wieku wczesnomłodzieńczym u psychologa. W każdym razie podejmowanie się kolejnych wyzwań to raczej nie była kwestia dywersyfikacji, czy też wprowadzanie do wprowadzanie tej dywersyfikacji biznesowej, tworzenie takich różnych odnóży w ramach mojego biznesu, to często była kwestia, nie chcę powiedzieć, że przypadku, tylko to była wypadkowa jakaś z różnych propozycji, które dostawałem. Niektóre rzeczy mi się po prostu podobały. Znaczy ja się w tym dobrze odnajdywałem i stwierdzałem, że jak jeszcze na tym można zarobić, to super, ale chcę robić to, co lubię. Okej, to jeszcze przy webinarach pozostańmy, bo ja tak lubię drążyć i analizować, bo lubię się dowiedzieć, jakie mechanizmy mają większe znaczenie, a jakie nie w kontekście jakichś tam działań marketingowych. I u Ciebie można zauważyć, że za każdym razem, kiedy chcesz dać link na Instagramie, na stories do swojego webinaru jakiegoś na dany temat, to poprzedzasz go na przykład 5 takimi głosówkami, gdzie opowiadasz na temat tego zagadnienia. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że jeżeli się poprzedzi ten link właśnie taką fajną historią czy wprowadzeniem teoretycznym, to jakby procent klikalności i potem kupienia produktu jest o wiele większy. I zastanawiam się, czy u Ciebie to jest świadome, czy to wyszło jakoś tak naturalnie? To jest oczywiście świadome działanie, chociaż to nie ma jakby jednego mechanizmu. To nie jest tak, że mówię sobie, wstaję rano, mówię, kurczę, ile mam osób zapisanych na tam szkolenie X, muszę je dzisiaj podpromować, tylko czasami jestem albo przy jakiejś publikacji naukowej, albo przy jakimś problemie z mojej pracy zawodowej i udaje mi się wpaść na jakiś błyskotliwy pomysł, albo coś na swój własny użytek podsumować, albo podczas konsultacji wyjdzie też jakiś dialog, który wiesz, to jest takim smaczkiem trochę, z którym można go później jeszcze wykorzystać ponownie, tak? W innej formie. Zresztą ja to robię dosyć często, że tę samą treść powielam na różne możliwe sposoby, ją wzmacniając w jakiś sposób, uzupełniając albo publikację naukową, albo dodatkowy kontekst, albo rozwijając wątek, albo tworząc tego kontrapunkt do innej treści. No i w każdym razie stwierdzam, że to jest ciekawy wątek i można byłoby się tym podzielić i to może zainteresować wiele osób. I mam w ofercie, powiedzmy, nie wiem, 8 szkoleń i jedno do tego pasuje, tak, wątku. Więc ja go nakierowuję na ten temat tego szkolenia i wspominam o tym, co jest zresztą prawdą, że rzeczywiście ten temat jest poruszany w takim lub innym ujęciu podczas tego, a nie innego webinaru. Ale nie zawsze tak robię, że wrzutkę dotyczącą... Czasami na przykład w zeszłym tygodniu byłem mocno zajęty, no to było raczej tak, że po prostu wrzucałem informację, że jest webinar, bo wiem, że tak 2-3 razy w tygodniu powinienem to wrzucić. Nie mam przypomnienia w telefonie, czasami się zdarzało. No przecież były okresy, że mnie miesiąc czasu nie było w mediach społecznościowych w ogóle. No byłem zajęty, ja grałem na gitarze basowej tam w rockowych zespołach i byłem zajęty po prostu graniem i tym się zajmowałem i po prostu nie było. No ale później znowu się okazywało, że zainteresowanie mną jest większe, jakiś czas nie było, więc też nie uważam, nie pytałeś o to, ale powiem, że ważna jest w pracy na mediach społecznościowych jakaś systematyczność, regularność. Ja jestem wysoce niesystematyczny i nieregularny, jestem bardzo zadowolony z tego, jakie to przynosi efekt. Pracuję na zasadzie zrywu w tej materii. No ale reklama jest poprzedzona, przekierowanie do kursu jest często poprzedzone czymś merytorycznym i też widzę, że to się sprawdza, bo o to dokładnie zapytałeś. A skąd u ciebie się w takim razie wywodzi umiejętność dopasowania zajebistych memów, bo właściwie to można zauważyć wszędzie, że każdy to zauważa, że te memy są takie zawsze w punkt i skąd się to wzięło? Siedziałeś kiedyś dużo w internecie i ten real-time marketing jest zawsze taki na czasie, czy jak to wygląda? Wiesz co, znaczy ja w ogóle nie jest tak, że jakoś super lubię memy, nie siedziałem... Przez długi czas nie wiedziałem, co to są demotywatory, tak? Jak ktoś mówił demotywatory, czy patrzyłem, czy wchodzę i tak dalej. Nie wiedziałem w ogóle, co to jest, bo nazwa mi niczego nie przywodziła. Już mówimy o dawnych czasach, tak? Bo to był jeden z pierwszych tego typu memicznych serwisów. Natomiast czasami coś przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o zależność, albo życie piszę, jakiś dialog, albo natknę się, ktoś mi coś podeśle, bo ja sam nie szukam... Mam mało czasu na to, jeszcze mnie to nie interesuje, jak mam oglądać jakieś cudze filmiki na YouTubie. Ja wolę przeczytać, bo mogę jakby lustrować tekst kawałek, to wiesz, do przodu, do tyłu i się skakać po tym tekście, wyciągać to, co mi potrzebne, a z nagrania mam większy problem, więc ja mało oglądam takich treści, ale czasami ktoś mi podeśle jakiś fragment czyjejś wypowiedzi, najczęściej właśnie audiowizualny i jak widzę tam niekonsekwencje, to wykorzystuję to jako taki... To zaczęło się generalnie od tego, że ja się kilka razy pomyliłem w swojej pracy zawodowej. Raz bym zrujnował swojej pacjentce zdrowiem. Ja zresztą opowiadam o tym bardzo otwarcie podczas jednego ze szkoleń nagranego dla Damiana Parola, dla Warsztatu Nauki. Po prostu opowiadam, jak zrujnowałbym kobiecie zdrowie przez przekonanie o własnej zajebistości, bo to mnie rzeczywiście zgubiło. Dużo rzeczy mi się udawało i w pewnym momencie zacząłem wychodzić z takiego założenia, że jak mi coś przychodzi do głowy, wydaje mi się logiczne, to musi być prawdą. Okay. Poza tym ja dobrze znam biochemię, tak ja sobie tak wtedy tłumaczyłem, bo rzeczywiście biochemii bardzo dużo siedziałem, co w ogóle było, nie chcę powiedzieć, że stratą czasu, tylko przekonanie na temat tego, co mi ta wiedza da, było po prostu wysoce naiwne, infantylne i rumienie się wewnętrznie, jak sobie o tym przypomnę do tej pory. W każdym razie sytuacja wyglądała tak, że wydawały się pewne rzeczy logiczne, przychodziły mi do głowy jako takie, a okazywały się niesłuszne, bo wiesz, no chłopski rozum może cię zwieść, jak nie masz pełnego dostępu do danych niezbędnych, żeby wniosek odzwierciedlał rzeczywistość. Jak nie masz pełnej ilości danych, no to wyciągasz wniosek logiczny w stosunku do tych danych, ale nie odzwierciedlający rzeczywistość, bo liczba przesłanek jest niewystarczająca, żeby ją odzwierciedlić. I wyrobiłem sobie takie daleko posunięty krytycyzm względem tego, co przychodzi mi do głowy, no ale siłą rzeczy się przekłada również na krytycyzm względem tego, co innym przychodzi do głowy, a to jest idealne podglebie do tego, żeby później stworzyć memy, nie odnosząc się do nikogo z imienia i z nazwiska personalnie. Niekiedy to są zresztą poglądy z obszaru dietetyki reprezentowane przez jakieś środowiska całe, bo tu też mamy taką dietetykę trochę plemienną. Później można się do tego odnieść w sposób, moim zdaniem, sympatyczny, przynajmniej mnie bawi, ja powiem w ten sposób. Niektóre są suchary boomerskie, ja mam tego świadomość, jak takie wrzucam. Mi się podobają. Albo żeby pokazać na przykład mojej partnerce, zobacz, ja naprawdę to wrzuciłem. No, mówię całkiem serio. I to czasami łapie, tak? Czasami chwyta, ale jakiejś szczególnej szkoły podyplomowej z robienia memów nie robiłem. Wiesz co, mi się zawsze twoje memy kojarzą tak, jakbyśmy mieli to przerzucić na jakieś szkolenie stacjonarne. klikasz slajd, jest mem, odwracasz się do publiczności, jest ten charakterystyczny uśmieszek i jakby to w połączeniu z tym memem mnie rozpierdziela całkowicie, nie? No, rozumiem, może tak być. Nie wiem, czy to będzie dziwne pytanie, czy nie, to też jest taka moja rozkmina, bo ja to lubię analizować. Ty na pewno jesteś tego świadomy, bo ja już kilkukrotnie w komentarzach widziałem, że ludzie tak o tobie pisali i bardzo często jest tak, że ludzie oglądają cię, słuchają, czytają twoje treści nie tylko dlatego, że one są super merytoryczne i wartościowe, ale u ciebie jest niesamowicie piękny dobór słów, jak się wypowiadasz. I na pewno jesteś tego świadomy i zastanawiam się, skąd to wychodzi, jak to zrobiłeś, czy to jest naturalne, czy w jakiś sposób świadomie do tego podszedłeś, bo to jest, uważam, taka cecha u ciebie, za którą wielu ludzi cię ceni i ja osobiście właśnie duży plus mam do tego oglądania twoich treści właśnie dlatego, że jest taki niesamowity dobór słów. No trudno mi określić jakieś słowa i dobre do tego, ale myślę, że wiesz, o co chodzi, nie? Dziękuję, zawsze miło to usłyszeć. W każdym razie, jakkolwiek to nie zabrzmi, zdaję sobie z tego sprawę, że jakby język, którego używam, jest moim atutem i robię z tego użytek. Trudno, żebym z tego nie robił, mało tego, pracuję nad tym. Skąd to się wzięło? Trudno powiedzieć, możliwe, że ma się do czegoś jakieś predyspozycje genetyczne, ale ja bardzo dużo czytałem i czytam literatury pięknej, tak, która wychodzi daleko poza kanon takiej treści merytorycznej, bo nie oszukujmy się, podręczniki akademickie ani publikacje naukowe, no to nie są pisane przez Paulo Coelho, tak? Znaczy nie mówię, że Paulo Coelho to literatura piękna, żeby nie było to raczej felietony, ale sytuacja wygląda tak, że rzeczywiście z tej literatury chyba trochę języka, nie w takim ujęciu dosłownym oczywiście, no bo też przecież wierszem nie mówię do swoich odbiorców, ale to rzeczywiście coś mi dało. Poza tym ja jedną z moich ulubionych obszarów, w których siedzę od dosyć dawna, nie chcę powiedzieć, że jakoś bardzo głęboko, bo to jest amatorskie mimo wszystko, chociaż studiowałem swego czasu, to jest filozofia, tak? I filozofia pozwala też ważyć słowa. W takim ujęciu trochę innym niż tylko i wyłącznie niż w takim jak w literaturze pięknej, ale jakby celem jest przekazywanie pewnych informacji w taki sposób, żeby, no bo, albo inaczej, komunikacja nie polega na tym, że ty masz powiedzieć to, co myślisz, tylko że przekazać pewien komunikat, tak? Czyli musisz znać jakby, jak funkcjonuje dekoder odbiorcy. Musisz się nad tym zastanowić, musisz wiedzieć, co do niego trafi, jaka jest siła przekazu wynikająca nie tylko i wyłącznie z tego, co ty chcesz powiedzieć, ale również jaką formę temu nadasz. Ekstremalnie ciekawie na ten temat opowiadał profesor Bralczyk, którego polecam wszystkim, którzy chcieliby podszkolić swój warsztat z tego, jak mówić, żeby nas słuchano, dokładnie tak nazywa się ten wykład dostępny między innymi na serwisach takich jak YouTube. I używanie języka jest pewnego rodzaju umiejętnością, chciałoby się powiedzieć nawet sztuką. Na poziomie sztuki może jeszcze nie, ale na poziomie umiejętności wydaje mi się, że posiadam i jest to permanentny warsztat. Znaczy ja cały czas nad tym pracuję. To nie jest tak, że czytam książki, regułki na ten temat. Niestety nie pracuję nad dykcją, nad emisją głosu. Kiedyś pracowałem, jak śpiewałem, bo z tego czasu śpiewałem. W każdym razie to jest coś, co jest w ogóle brakującym ogniwem moim zdaniem w bardzo wielu profesjach, a ja swego czasu byłem ofiarą tej umiejętności, dlatego że to miałem tak zwany syndrom oszusta, to znaczy schodząc na przykład ze sceny jakiejś konferencji albo kończąc jakiś wykład, otrzymywałem jakiś feedback, ludzie do mnie podchodzili z jakimiś pytaniami i ja sobie uświadamiałem, że oni uważają, że jestem lepszy niż naprawdę jestem, to znaczy, że nie przez to, co wiem, tylko w jaki sposób o tym opowiadam, wywieram wrażenie lepsze, nie chcę powiedzieć, niż na to zasługuję, bo to było niefortunne określenie, że już mówimy o odpowiednim doborze słów, ale nie odzwierciedla to rzeczywistość. I z jednej strony generowało to pewną presję u mnie, ja się z tym nie czułem super komfortowo. Z jednej strony wiesz, czułem się, moje ego było podbudowane, ale z drugiej strony był taki wewnętrzny dysonans, że, wiesz, no, że trochę oszukujesz, to dosłownie, no może nieintencjonalnie, no ale mimo wszystko wywierasz pewien wpływ, jest on po części pożądany, ale z drugiej strony nie daje ci pełnego komfortu. No i sposobem na to było gonienie tego wrażenia, tak? I ja po prostu siedziałem w książkach i się uczyłem dietetyki, tak? Już nie języka, a dietetyki, ale aktualnie siedzę nad jednym i drugim. Właśnie miałem Ci zadać pytanie, jak już powiedziałeś o syndromie oszusta, jak sobie z tym radzisz, ale już wcześniej wspomniałeś, że jesteś bardzo krytyczny wobec siebie i nie zawsze dajesz za pewnik to, co sobie pomyślisz, że jest faktycznie racją, czyli to jest taki Twój sposób na weryfikowanie tego, czy faktycznie jest tak, jak może Ci podświadomość podpowiadać, tak? Tak, ale to jest w gruncie rzeczy opłacalne. Nie mówię, że robię to z ta autokorekta, można powiedzieć, ja nie nazwam tego wysokim poziomem krytycyzmu, bo w gruncie rzeczy, jeżeli widzisz, że coś ci się opłaca, tak na dobrą sprawę, chociażby jeżeli chodzi o odbiór w jakiejś społeczności, to ja uważam, że jakby też pewnym atrybutem moim, takim odbiorze ogólnym jest to, że wypowiadam się w sposób zachowawczy, że potrafię się przyznać do błędu. Zresztą robiłem z tego marketingowy użytek. Znaczy wrzucałem informację, co kiedyś napisałem, że dzisiaj jest mi tego wstyd, ale naprawdę jest mi z tego powodu wstyd. I to jest sposób, można powiedzieć, trochę nadawania temu sensu, tak? Bo są takie treści w internecie, które ja napisałem ileś lat temu, tak? Że olej kokosowy odchudza, albo że możesz jeść jajek ile chcesz, bo cholesterol pokarmowy nie może podnieść cholesterolu ustrojowego. Ja w to naprawdę wierzyłem. To w tym przypadku tych jajek to sam jestem ofiarą, dlatego że u mnie się okazało, chociaż tego nie chciałem przyjąć do wiadomości, że cholesterol pokarmowy podnosi mi poziom cholesterolu ustrojowego, więc to był taki zwrot akcji, można powiedzieć, który był dla mnie ekstremalnie pouczający. Ja o tym opowiadam. To nie jest tak, że zupełnie bez wstydu, że się śpieszę, o Boże, ale byłem głupi, to nie byłem ja, tak na dobrą sprawę. Ale robię z tego marketingowy użytek też po części. No zobacz, bo to pasuje w gruncie rzeczy do takiego odbioru społecznego, że no dobra, no to jest gość, który stara się być w miarę obiektywny, ale ja naprawdę się staram. Tak? To nie jest tak, że ja próbuję się wykreować. Naprawdę się staram, ale mam też świadomość, że to jest w moim interesie, ale jest też w interesie osób, z którymi ja współpracuję jako dietetyk. I dobrze jest znaleźć taką, na poziomie, część osób uważa, że nie powinno się jakby oglądać na to, co o tobie inni myślą. Socjopatą wtedy jesteś w tym momencie. Ja się oglądam na to, co mnie myślą. Nie ma na to, dla mnie nie wiadomo jak dużego wpływu, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż mogę się mylić, ale no powiedzmy, że czasami przeglądam się w tym lustrze i znajduję w tym elementy, które motywują mnie do pracy, żeby być lepszym. W tym ujęciu takim merytorycznym, ale też na poziomie takich pewnych cech, które są związane, które się postrzega w takim ujęciu humanistycznym raczej jako pożądane atrybuty roztropnego i przyzwoitego człowieka. Warto być przyzwoitym, już posługując się cytatem. No to widzisz, tutaj te dwie kwestie, to ja widzę taki też bardzo fajny kontrast, no bo jakby ten plus, o którym powiedziałeś, czyli Twoje słownictwo i dobór słów, który masz i to, że jesteś w stanie się przyznać do jakichś swoich błędów z przeszłości i teraz je weryfikując, to jest coś, co w obecnym świecie uważam jest coraz rzadsze z uwagi na to, że ludzie chcą się pokazać z jak najlepszej strony, a druga sprawa, że młodzież czy osoby młode ogólnie to tylko kurwy, śmiecie i tak dalej co chwilę z przecinkami, więc jednak wyróżniasz się siłą rzeczy w internecie coraz bardziej i to są takie dwie rzeczy, które bardzo dobrze plusują, nie? Przyjmuję do wiadomości to, co powiedziałeś, ale akurat niekoniecznie się zgadzam co do młodzieży. Czasami miewałem z nią kontakt, bo podejmowałem się też pewnych inicjatyw, żeby pewne treści przekazać w szkole. I powiem Ci, że raczej jestem podbudowany. Tym zdarzały się różne, powiedzmy, sytuacje, ale kiedyś była taka sytuacja, że prowadziłem zajęcia dla dosyć młodych ludzi i rzeczywiście kilka osób jakby zachowywało się, nazwijmy to, w taki sposób, że mi to trochę przeszkadzało, ale bardzo mi się podobało, jak to rezonuje, jeżeli chodzi o relacje. Powiedziałem, że nie wiem, jak się mam, nie bardzo potrafię się zachować w tej sytuacji. Zwróciłem się do tych młodych osób, bo prowadzę zajęcia od kilkunastu lat, jeszcze nikt mi nigdy na nich nie przeszkadzał. I oni do końca zajęć byli cicho. Więc generalnie prosty przekaz, widzisz, na poziomie komunikacyjnym. Poczuli się może wyjątkowi z tego powodu, że zrobili coś, czego nie robił nikt inny. Spoko, ja mam generalnie o młodych ludziach dosyć dobre zdanie. Nie wszystko rozumiem, z perspektywy wieku to już jest chyba naturalne, ale raczej ja nie jestem pesymistą, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Może dzisiaj to do mnie nie pasuje, ale sam w wieku młodzieńczym też zdarzało mi się używać niewybrednego słownictwa. Różne głupoty w życiu zrobiłem. Nie chcę powiedzieć, że niczego nie żałuję, ale nie powtórzę, bo niektórych rzeczy naprawdę żałuję. To jest domena wieku. Z pewnych rzeczy się wyrasta, możliwe, że z innych nie. No ale no, nie będziemy się tutaj pochylać nad młodzieżą. Jasne. Nie będziemy głębiej w to wchodzić. Chciałbym z Tobą pogadać na temat relacji biznesowych u nas w branży, bo można zauważyć, że powiedzmy, że trzymasz się z dietetyką nie na żarty, jest gdzieś tam Damian Parol, wspólne projekty ogólnie z tymi ludźmi, Centrum Szkoleń Sportowych, Marek Bis i tak dalej. Jak Ty postrzegasz takie budowanie relacji i ta zasadność w kontekście jakby budowania swojej marki osobistej czy generalnie swojej pozycji na rynku? Wiesz co, ja mam takie podejście, że wierzę w kooperację pomiędzy konkurencjami. I tak na dobrą sprawę ja się bardzo mocno zżyłem z CSS-em, dietetyka nie na żarty. No, konkurencja, tak? Bo zwłaszcza, że oni na początku startowali ostro z kursami. I ja też byłem za tym, rozmawiając i z Markiem Bisem, czyli prezesem i założycielem CSS-u, którego zresztą bardzo cenię, osobiście lubię. I też rozmawiałem z Arkiem Matrasem, też rozmawiałem w tym samym czasie z Bartkiem Pomorskim, który razem z Łukaszem Mieszkiewiczem stworzyli Akademię Dietetyki Sportowej, że powinniśmy się dogadać. Tak, tak ci w skrócie to przedstawię, nie zdradzając już tutaj jakichś szczegółów, ale powiedzmy, że w pewnych kwestiach, żeby za mocno sobie w drogę nie wchodzić, dogadywaliśmy się. Tak, tak. I czasami też jakby uczestniczyłem, nie chcę powiedzieć, że w mediacjach, bo to absolutnie mediacje nie były. No ale też miałem rozmowę z jedną firmą na temat, była taka niesnaska, powiedzmy, pomiędzy jedną firmą, z którą trochę sympatyzowałem, a z drugą i powiedziałem, że jedna powinna być drugiej wdzięczna za to, że chociaż powiedzmy, że tematycznie sobie konkurują, to przynajmniej ta druga nie psuje cen, a ta pierwsza to nie psuje rynku jakby w taki nieodpowiedni sposób. No, ja tutaj mam konkretną rzecz na myśli. Jak sprzedajesz szkolenia, to nie możesz zrobić ceny last minute. Zwłaszcza jak robisz szkolenie stacjonarne, bo musisz przewidzieć, ile będzie osób, bo wynajmujesz salę. Jeżeli raz robisz cenę last minute, to wszyscy będą czekać i na ostatni tydzień, w piątek będziesz mieć, wiesz, dopiero 90% zapisów, ale już mógłbyś szkolenie tak de facto odwołać, więc to jest to rozwiązanie, którego się po prostu nie wprowadza. Poza tym też psuje rynek w takiej sytuacji. Jeżeli coś ma określoną wartość, to warto, tą wartość najpierw trzeba zaprezentować, żeby inni mieli okazję się na nią natknąć, tak? Bo rynek, żeby mógł zweryfikować, to rynek musi wiedzieć. Dwa, tą wartość w odpowiedni sposób przedstawić, tak żeby to odzwierciedlało tę wartość, czyli użyć też określonego komunikatu, języka, tak? To musi być kompatybilne z tym, albo kontrastować na takiej zasadzie, że jest to sympatyczne, jest to do przyjęcia i odpowiednio właśnie wycenić nominalnie, tak? I zobaczyć, jak to rynek zweryfikuje, ale po zapewnieniu tych zmiennych, o których teraz powiedziałem. Zastanawiam się też, dlaczego obrałeś taką karierę, a nie inną, ponieważ czy ścieżkę rozwoju swojej kariery, bo jest jakby kilka na to sposobów, właśnie można się skalować jakimiś produktami cyfrowymi, szkoleniami stacjonarnymi i tak dalej, ale są też dietetycy, którzy wchodzą w ścieżkę tworzenia swojego centrum dietetycznego. Mi się wydaje, że ty w czymś takim nie uczestniczysz, ale może się mylę, wydaje mi się, że tak jest. Dlaczego nie poszedłeś tą ścieżką? Wiesz co, ludzie, którzy do mnie trafiają, chcą trafić do mnie. To często wychodzi, niejednokrotnie otrzymywałem też taki feedback. Oczywiście są osoby, które nie chcą trafić personalnie jakby do kogoś, natomiast osoby, które do mnie trafiają, chcą trafić do mnie, a nie do jakby innego dietetyka czy dietetyczki z mojej rekomendacji, z którą ja współpracuję. I jest pewna grupa osób, która czegoś takiego oczekuje. Może nawet to nie musi być Sowiński, tak? Ale mają tego dietetyka, którego jakby śledzą i nie chcą jakby pośredników, tylko chcą bezpośrednio z nim się skontaktować. I to jest odpowiedź na twoje pytania. Ja przez jakiś czas, jak prowadziłem dużo szkoleń i bardzo mało osób prowadziłem, nazwijmy to, ja sobie tak uświadomiłem kiedyś, nomen omen, przy piwie, że to rozmawiałem ze znajomym, że ja wypadam tak naprawdę z praktyki w pewnym stopniu, że się stanę akademikiem, nie mając tytułu naukowego. No to jak sobie to uświadomiłem, to ja po prostu sam najchętniej bym zadzwonił wtedy do ludzi, żeby ja ich poprowadzę, bo prowadziłem sobie tam, nie wiem, do 10 osób, powiedzmy, miałem. One zawsze były jakieś, to często kiedy się te osoby zmieniały, ale były, których prowadziłem, najczęściej to byli sportowcy. I super, bo ja miałem bardzo dużo wolnego czasu, teraz mam go ekstremalnie mało. Był czas mojej pracy zawodowej, że ja sobie jeździłem na 2-3 weekendy na szkolenia, prowadziłem tam sobie te do 10 osób, napisałem 1, 2, 3 artykuły dla tego czy innego czasopisma czy portalu. Miałem tam jeszcze inne swoje biznesy, bo ja miałem swoje udziały w studiu muzycznym i tam kilka innych rzeczy. I sobie po prostu funkcjonowałem tak, że mi praca zajmowała, taka praca. No plus podróż jeszcze na te szkolenia, no tak 30, 40, 50 godzin w miesiącu, różnie to było, ja miałem bardzo dużo wolnego czasu dużo rzeczy, w tym czasie zresztą zrobiłem ciekawych, które mi teraz procentują, jakby nie było, a teraz natomiast pracuję ekstremalnie dużo. Znaczy to nie liczyłem tego, bo to jest niepoliczalne, ale zdarza się, że pracuję dzień w dzień. Tak jak Ci powiedziałem przed programem, był moment, że nagrywałem podcast i później miałem łącznie 11 konsultacji, czyli cały dzień pracowałem. Od samego rana, od 8 do godziny, w zasadzie 23 skończyłem pracę z przerwą na jedzenie. I ja to lubię, tak? W tej chwili mi to sprawia frajdę. Mam osoby, którymi oddelegowuję część jakby swoich obowiązków zawodowych i dzięki temu mogę się koncentrować na tym, co najbardziej mnie jara w tym, co robię. Mnie najbardziej jara konsultacji. Analiza pewnego problemu, zastanowienie się, czy da się go jakoś rozwiązać, czy może potrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe informacje, żeby rozpoznać obszar w tym obszarze żywieniowym, jakiś subobszar, na który ja mogę wpaść, no bo ta diagnostyka to jest medycyna lekarska, ale dietetyk diagnozuje dietę, można powiedzieć, pod kątem objawów, z którymi boryka się pacjent, czy celów, jakie chce osiągnąć, a z czym ma problem, i diety i peryferie, jakieś tam suplementacje, czasami to, co jest związane z tym, jak się zachowujesz przed czy po posiłkach, i nie chodzi tu o savoir vivre, tylko czy na przykład nie kładziesz się po posiłkach, nie chodzisz po tym spać. I w związku z tym nie tworzę jakby centrum, natomiast Tadeusz Sowiński to nie jest tylko jedna osoba, no ale jak do mnie trafiasz, to widzisz mnie na konsultacji, a nie inną osobę, żeby nie było. Ja nie uważam, że alternatywne rozwiązania, tworzenie centrów i tak dalej to jest jakiś gorszy pomysł, może być nawet lepszy, zresztą ja tam prowadzę sobie kilkadziesiąt osób, a te centra pewnie kilkaset, więc to się pokazuje rynek też, jakie jest zainteresowanie tym. No ale to bardziej rezonuje z twoim charakterem i tym, co chcesz faktycznie robić, po prostu to jest twoja droga ninja, powiedzmy. Ja też chodzę do marketu, ale pewne rzeczy kupuję, powiedzmy, w takich, można powiedzieć, bardziej butikach, by się powiedzieć. Niekoniecznie mięso lepiej u rzeźnika kupić. No dokładnie, z tym mięsem to jest dobry przykład. No widzisz, odpowiednie dać rzeczy słowo na poziomie metafory, to z twojej strony wyszło. Czy przykładów. W każdym razie tak to sobie wyobrażam, tak gdzieś nakreśliłem ten temat, już nie nazywając tego dosłownie. To właściwie ostatnie pytanie, troszeczkę to powiedziałeś, ale może powiesz coś więcej, czyli jak wygląda twój taki przykładowy dzień, bo wiesz, wstajesz, wiadomo, że jesz ketogeniczne śniadanie, bo insulina, jak węglowodany zjesz, to będzie tragedia. Jak to u ciebie wygląda? Wstaję, w ogóle nie jem tego śniadania, bo ja mam taki rytuał, że to śniadanie jem jakieś 4 godziny po przebudzeniu, można powiedzieć, no to w takim polskim ujęciu stricte, no to już nie jest do końca śniadanie, bo u nas to śniadanie definiowane jest na poziomie pory spożycia, w angielskim breakfast, no to po prostu przerywasz post, tak, więc nawet jak jest teoretycznie o 16, to jest śniadanie. W każdym razie mój typowy dzień, właśnie chodzi o to, że u mnie nie ma powtarzalności, znaczy ja pracuję na poziomie zrywu, mam też pewien bufor w pracy, no z konsultacją nie, ale z tym, kiedy pewne rzeczy sobie robię, i jeżeli mam gorszy dzień, to pozwalam sobie na odpoczynek. Uważam, że potrzebuję tego odpoczynku, to po prostu sobie pozwalam na odpoczynek i na takiej zasadzie pracuję. Ja nie mam harmonogramu takiego, że rano wstaję i tu czytam książkę przez 15 minut, później medytuję. Pracuję funkcjonuję bardzo, bardzo spontanicznie. Zdarza się, że uważam, że potrzebuję dłużej pospać, to można powiedzieć, że tak jak niektórzy jedzą intuicyjnie, ja żyję intuicyjnie, tak? No są oczywiście pewne obowiązki w kalendarzu, które muszę zrealizować, bo sam sobie tak zaplanowałem, oczywiście, i staram się do tego dążyć. No ale to sytuacja może być tak, że wstanę rano, pójdę pobiegać albo nie, ostatnio dawno nie byłem. Biegać mógłbym zacząć. Przyjdę, popracuję, bo lubię pracować na czczo, i to może być albo odpisywanie na maile, tak, i analiza pewnych problemów, ankiet, treści ankiet, wyników badań. Może mogę usiąść do serwisów społecznościowych, stwierdzić, że na to mam bardziej ochotę, że temu chcę się oddać, a możliwe, że wezmę książkę albo odpalę jedną z otwartych z kart na przeglądarce internetowych, których zawsze mam miliard, I przejrzę sobie albo uważnie przestudiuję publikację naukową. No i tak to mniej więcej wygląda. No, zdarza się, że jestem w stanie pracować, czyli zajmować się dietetyką, nazwijmy to może, żeby to nie brzmiało tylko, że to jest taka praca zawodowa stricte na poziomie działalności, którą prowadzę. 3-4 dni pod rząd od rana do wieczora spędzać przy dietetyce, a później czasami potrzebuję 2-3 dni niekiedy wolnego, chociaż tych 2-3 dni pod rząd, żebym się nie zajmował, tym nie miałem już od kilku dobrych miesięcy. Znaczy, jest tak, że w perspektywie ostatnich, nie wiem, 3-4 miesięcy, no to tak, żebym w ogóle nie siadał do tematu, to pod rząd był jeden dzień. No i cieszę się, że tak naprawdę zadałem to pytanie i w ogóle, że udało nam się porozmawiać dzisiaj, bo w świetle takiego, powiedzmy, nowego marketingu i social mediów to jest bardzo dużo treści na zasadzie magiczna pigułka na sukces, a z twojej rozmowy jednak wybrzmiewa, że ty w ogóle nie podążasz jakby tymi nowymi trendami, u ciebie jest jakby ciężka praca, konsekwencja, jakby bycie po prostu w tym procesie, więc bardzo się cieszę, że ktoś doświadczony z dietetyki zawitał do mojego podcastu i mógł po prostu wypowiedzieć i powiedzieć, jakie są jego zdanie i doświadczenia na dany temat. Także bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia i udział w moim podcaście. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Ciekawe pytania rzeczywiście spoza tego paradygmatu dietetyki. Ja tylko jeszcze bym dopowiedział na koniec, że oczywiście są pewne nurty i trendy, które warto śledzić w dietetyce również, w marketingu pewnie też, chociaż tu już specjalistą nie jestem, ale warto też pracować nad sobą w taki sposób, żeby umieć oddziaływać na środowisko, w którym się znajdujesz, czyli żeby nie tylko być odbiorcą i jakby jednostką, która stara się wyłapać, na czym polegają mechanizmy i w nie wpasować, tylko żeby swoją cegiełkę do tych mechanizmów dołożyć, żeby w jakiś sposób oddziaływać na otoczenie w poczuciu, że nie robi się tego tylko i wyłącznie dla swoich partykularnych korzyści, bo człowiek ma takie pewne wewnętrzne cechy, nie chciałbym wejść w sumienie, ale można to rozpatrywać na poziomie trochę mniej ekumenicznego języka, które pozwalają mu się trochę lepiej czuć z pewnymi rzeczami, które robi lub które osiąga, wtedy kiedy wie, że to było nie tylko roztropne, skuteczne, ale też na poziomie etycznym. Całkiem przyzwoite, tak. I wtedy człowiek może być spełniony na wielu płaszczyznach, wykonując nawet pracę zawodową chociażby, czy dbając o ten rozwój zawodowy, że nie ma to tylko wątku zarobkowego, takiego karierowego, ale jest bardziej kompletny. Trochę tak, chociaż nie wiem, czy to jest akurat znowuż, jeżeli chodzi o odpowiednie te rzeczy, słowo za daleko powiedziane, bo tak naprawdę działam w swoim własnym interesie, tak. To chodzi o to, że poznać, co powoduje, że jesteś, takie duże, górnolotne słowo, spełniony, no, że to ci jest potrzebne, to tak, misji jakiejś wielkiej nie czuję, nie chcę naprawiać świata, ja chcę być skuteczny. No dobrze, to pozostaje mi się tylko podpisać z tym, co powiedziałeś, bo w pełni się zgadzam. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję, mam nadzieję, że słuchaczom też się podobało. No i co, mam nadzieję, że kiedyś do zobaczenia na jakimś szkoleniu stacjonarnym. Również mam taką nadzieję, dziękuję bardzo, do zobaczenia.